Witajcie moi drodzy. Dawno nie było materiału z pleneru, więc tak sobie postanowiłem trochę wyjechać i coś dla Was nagrać. A mianowicie, jak to w plenerze bywa, dobrze jest mówić o niezależności energetycznej, o magazynach energii. Także słuchajcie, coś się wydarzyło, bo jak wiecie, niedawno odbyły się targi Enex. Była tam masa właśnie informacji związanych z niezależnością. Były prezentowane było prezentowanych bardzo wiele różnych rodzajów falowników, bardzo wiele różnego rodzaju magazynów energii. Także jeżeli jesteście tematem zainteresowani, to ja zapraszam oczywiście do dalszego oglądania mojego kanału. Bo teraz popatrzcie, wielokrotnie mówiłem o tym, że będziecie coraz więcej płacili za energię elektryczną. I to się dzieje. Ilu z Was już w tej chwili przekroczyło 2000 kWh, które przyznał Wam rząd? No, myślę, że spora rzesza osób, a na pewno te gospodarstwa domowe, które swoje domy ogrzewają przy pomocy ogrzewania elektrycznego, czy mat grzewczych, czy pompy ciepła. Mamy kwiecień, ale no mimo to jest nadal dosyć chłodno. Teraz święta wielkanocne. U nas jest w okolicach 10 stopni, więc nie ma jakiejś bardzo wysokiej temperatury. Tak średnio słonecznie. Powiedziałbym nawet, że bardziej pochmurno niż słonecznie. No ale tragedii nie ma. Natomiast wracając do samych magazynów. Wszyscy, którzy zainwestują w to rozwiązanie, na pewno na tym nie stracą. Bo teraz popatrzcie. Jeżeli weźmiecie sobie przykładowe zużycie energii w Waszym domu. To teraz zastanówcie się, czy lepiej jest płacić za tą energię zakładowi energetycznemu i robić to tak naprawdę dożywotnio, no bo przecież cały czas z energii będziecie korzystać. Wątpię, żeby dzisiaj którekolwiek gospodarstwo było w stanie nie być zasilanym w ogóle, nie korzystać z energii. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Także macie do wyboru. Albo płacić coraz wyższe rachunki do zakładu energetycznego, bo nawet jak macie fotowoltaikę, to zauważcie, że problemów w sieci na niskim napięciu jest coraz więcej. Falowniki Wam się wyłączają. Więc nie bardzo macie możliwość, żeby jakąś tą energię wyprodukować, żeby za nią nie płacić. Jedynym sensownym rozwiązaniem w tym momencie jest właśnie zainwestowanie w magazyn energii. Bo dzięki takiej inwestycji Wasza produkcja będzie cały czas podtrzymywana. Nawet w sytuacji, kiedy braknie energii w sieci, falownik będzie działał. Nawet w sytuacji, kiedy napięcie w sieci skoczy na 253 V, to system może się przełączyć na zasilanie właśnie zapasowe, awaryjne, czyli z magazynu energii. Czyli niekoniecznie musicie być w pełnym off-gridzie, ale jakieś rozwiązanie hybrydowe czy hybrydowo-wyspowe jest jak najbardziej na czasie. I takich domów jest coraz więcej. Jeżeli ktoś z Was nie widział materiałów, które niedawno przygotowywałem, to tutaj mniej więcej macie kartę do takiego przykładowego magazynu energii w budynku, gdzie mieliśmy aż 4 falowniki zainstalowane, oczywiście oparte wszystko o Victron Energy. Typowy przykład. Przedsiębiorstwo plus dom. I wszystko zasilane z jednego wspólnego magazynu energii. Spora pojemność. Także tak to można właśnie zrobić. I teraz jeżeli energia w sieci jest na przykład tania, czy będzie tania, w określonych porach dnia, no bo tu już generalnie w tej chwili mówimy o sytuacji, w której należy bardzo mocno myśleć
nad taryfami dynamicznymi, które wejdą już w przyszłym roku, a planowane jest to od lipca. Od lipca 2024 roku jest planowane uwolnienie rynku energii. W jakim zakresie ten rynek będzie uwolniony, tego jeszcze nie wiemy. Ale planowane jest jakby wprowadzenie rozliczenia godzinowego, więc cena energii będzie się zmieniała co godzinę. To będzie oczywiście uśredniane, prawda? Bo ona się zmienia cały czas na giełdzie, ale będzie to uśredniane do godziny. No ale teraz, jeżeli nie będziecie mieć magazynu energii, a z energii będziecie cały czas korzystać tak jak do tej pory, no to jaki to będzie miało efekt? Może się zdarzyć, że cena energii drastycznie skoczy na giełdzie, a Wy, nie wiedząc o tym, no będziecie korzystać dzień, dwa, trzy na takiej wysokiej cenie. I średnia wówczas, no nie wyjdzie Wam tak jak teraz, złoty 30, niektórym może złoty 50, tylko to będzie 4, 5, 7, a może i 10 zł. Kto to wie? Oczywiście będą pewnie jakieś programy, jakieś tarcze antyinflacyjne, jakieś cuda wymyślane, ale to i tak ma wszystko tylko jakieś czasowe rozwiązanie, a potem i tak jest dwa razy drożej. Ja już wielokrotnie mówiłem, że te ceny się będą zmieniały, że znacząco więcej będzie płacić za prąd. Wtedy wiele oczywiście negowało to, co mówiłem. I mówili, a wymyśla głupoty, opowiada bajki, ja płacę za prąd 20-30 groszy, jak zdrożeje to najwyżej 40, nic się z takiego nie stanie. To proszę, minął rok, dwa, co mamy? Właśnie. I teraz ja już w tej chwili Wam mówię, że są ustalone taryfy na rok 2024 i przynajmniej dwukrotnie cena energii zdrożeje. Przynajmniej. Czyli lekko licząc, już się szykujcie na kwoty rzędu 2,50 za kWh. Myślę, że więcej. To oczywiście w gospodarstwach domowych. Mówię o firmach, gdzie to w ogóle będzie pogrom. I tu nie chodzi o to, żebym kogokolwiek straszył. Jakieś czarne scenariusze, czarne wizje. Nie. Po prostu no tak to będzie wyglądać. Niestety, jak to wiecie, w Polsce nigdy zarobki nie nadążają za cenami na rynku i zawsze przez to, no niestety, ale obywatele cierpią. Także teraz zobaczcie, gro osób ma dzisiaj odłożone jakieś pieniądze, prawda? Niektórzy mówią, a trzymam na czarną godzinę. No ale moi drodzy, jaką mamy inflację dzisiaj? Tam słyszymy, że ona niby tam spada, tak, jest zażegnana rok do roku, bo to jest w ten sposób właśnie liczone, tak? W zeszłym roku była wysoka, w tym roku nie wzrosła, czyli rok do roku inflacji nie ma, nie? To w ogóle super jest. Coś tam przepowiadają, że stopy procentowe będą spadały i tak dalej, ale zanim to będzie, to jeszcze dużo, dużo będziecie płacić. I to pamiętajcie, że inflacja spadnie, to nie znaczy, że spadną ceny. Ceny już się spadną, one będą tylko coraz wyższe, bo muszą być coraz wyższe. I to wszystkiego. Jak ceny energii będą rosły ceny transportu, w związku z czym ceny wszelkich dóbr także będą musiały być wyższe. I teraz, co jest lepiej? Zastanówcie się, czy te pieniądze, które macie na tak zwaną czarną godzinę, trzymać w skarpetce, czy na koncie w banku, gdzie one tylko i wyłącznie tracą skutek inflacji. Bo ktoś może oczywiście powiedzieć, a no jasne, przecież ja mam lokatę terminową, super, na tej lokacie 7%, rewelacja. No i co z tego? A jaka jest inflacja? Jak inflacja jest wyższa, no to nie ma siły, żebyście na lokacie zarobili. To jest co najwyżej mniejsza strata, ale na pewno nie zysk. Bo przecież od tego, od tej lokaty, od tego, co teoretycznie byście zarobili, jeszcze musicie zapłacić podatek Belki. Także nic Wam to nie zostanie. Zarobi kto inny. Na pewno zarobi bank. Wy nie. Więc teraz te pieniądze, no chyba lepiej przeznaczyć na przykład na magazyn energii. Raz zainwestujecie, a dzisiejsze rozwiązania oparte o akumulatory litowo-żelazowo-fosforonowe, LiFePO4, są na tyle dobre i na tyle wydajne, że trwałość ich to jest 17 plus lat. Tak można to określić. W związku z czym, czym się martwić? Ja uważam, że dzisiaj wydanie kwoty
50, 60, 80, może 100 tysięcy złotych nawet na magazyn energii, zapewni Wam niezależność, względną niezależność przez najbliższe 20 lat. Bo też umówmy się, jak ktoś ma magazyn energii, to w większości ma instalację fotowoltaiczną. A jak macie instalację fotowoltaiczną, to ten duży magazyn, on nie będzie się ładował do zera. On nie będzie miał pełnego cyklu. To DOD nie będzie wynosiło 95%, tam 90, tak różnie mówią. Te 6 tysięcy cykli będzie rozłożone, ale nie na dzień w dzień, pełny cykl. Coś takiego ewentualnie może mieć miejsce w off-gridzie, ale to jak jest źle dobrana instalacja. Natomiast jeżeli większość czasu i tak będziecie jechać na słońcu, a będziecie mieć magazyn powiedzmy dwukrotnie przewymiarowany w stosunku do Waszego zużycia dobowego, no to już macie cykl 50%, a nie 90%. Czyli praktycznie podwajacie czas życia tego magazynu. Czyli to już nie będzie 17 lat. To będzie spokojnie 25 lat. Do tego czasu na pewno technologia się na tyle zmieni, że stwierdzicie, że to lepiej sobie zmienić znowu magazyn na nowszy, będą nowe rozwiązania, lepsze, bardziej wydajne, jeszcze trwalsze i tak dalej. Także pomyślcie o tym naprawdę, bo masa osób w tej chwili się zgłasza. Wielu z Was dzwoni do mnie, pisze, ja wyceniam te instalacje, potem jeździmy, realizujemy, podłączamy Was, wykonujemy hybrydy, wykonujemy off-gridy. Coraz więcej budynków jest niezależnych energetycznie, coraz więcej się odłącza od sieci, co jest bardzo dobre. Ci, którzy są w hybrydzie, są w stanie tą sieć stabilizować i wpływać na jakość, pozytywnie na jakość tej sieci, bo w momencie, kiedy wejdą taryfy dynamiczne, będziecie mogli zarówno odbierać energię z sieci w chwili, kiedy tej energii będzie nadmiar, w ten sposób stabilizując sieć, i przez to zakład będzie mógł Wam zapłacić za odebraną energię, bo jak będzie energii nadmiar, to będą tak zwane ujemne ceny energii. Tak to jest w innych krajach, więc no nie sądzę, żeby w Polsce było inaczej. A po drugie, w sytuacji, kiedy będziecie mieć duży magazyn naładowany, a będziecie chcieli na tym zarobić, będziecie mogli część tej energii skumulowanej w tym magazynie po prostu do tej sieci oddać, odsprzedać. I wtedy również zarobicie. Tak samo jak robicie to przy fotowoltaice. Czyli oddając energię, zakład Wam płaci za te kilowatogodziny. To samo będzie przy magazynach, tylko że tutaj będziecie mogli na przykład zrobić to w nocy. Oczywiście wszystko kwestią jest automatyki, odpowiedniego oprogramowania, ustawienia tych systemów, żeby to miało ręce i nogi, ale da się to zrobić, jeżeli system będzie gotowy na taryfy dynamiczne, a rozwiązania oparte o Victron Energy są gotowe. My cały czas pracujemy nad rozwiązaniami, które szykujemy dla Was właśnie po to, żeby to było naprawdę zrobione rewelacyjnie, żeby chodziło niezależnie, żeby dało się tym sterować w całym Waszym domu, żebyście wiedzieli, jakie macie zużycia w tym budynku na żywo, że tak powiem. Także, no, co mam więcej Wam powiedzieć? Jest to przyszłość. Jest to przyszłość, przed tym się już nie ucieknie. No chyba nie będę się więcej przedłużał, bo też każdy z Was ma czas wolny, chce sobie pewnie poodpoczywać. Także zostawiam Was z tym do przemyślenia. Bo naprawdę wydaje mi się, że warto, a te ceny energii, te ceny tej energii będą rosły, a ceny magazynów, no cóż, można było powiedzieć, że tanio to już było. Z roku na rok ceny akumulatorów będą rosły. Ewentualnie będzie się działo coś takiego, że w podobnej cenie będzie zwiększona pojemność, ale nie spadną ceny akumulatorów. Może za parę lat, jak się już rynek nasyci, jak będzie tego tyle co fotowoltaiki, naprawdę w co drugim domu będzie magazyn energii, to zacznie się wtedy jakieś lekkie schodzenie z cen. Przez najbliższe 2-3 lata tylko ceny magazynów będą rosły. Będą rosły ceny usług, montażu, instalacji. Więc jak zwykle wygra ten, kto wejdzie w temat już teraz. Im wcześniej, tym lepiej. To po prostu macie zagwarantowane, że inwestując teraz, już macie oszczędności od pierwszego dnia, jak tylko założycie instalację, jak tylko zamontujecie magazyn i stajecie się w jakiś sposób niezależni, czy właściwie zależni od tego, jak tą energią zarządzacie. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam, nie zanudzam. Jeżeli się podobało, to oczywiście bardzo proszę o łapy w górę, proszę o subskrypcję, o liczne komentarze, bo to pomaga rozwijać kanał. Proszę Was również o wsparcie, tam macie na dole taki przycisk wesprzyj, bo to też pomaga jakoś, żeby ten kanał się rozwijał, żeby te treści się lepiej propagowały, żeby YouTube to zauważył. No i cóż, dzięki bardzo za uwagę, za dzisiaj. Trzymajcie się,
i do następnego razu. Cześć.